z tej strony Agro Games. Dzisiaj zagramy sobie Kingdom Rush Origins. Startujemy grę i nowe. Odcinki będą różnie, bo nie wiem, jak wam się spodoba seria. I chodzę do szkoły i wiecie. Weźmiemy sobie normal. Nie powiem, bo grałem w tą grę. Wszystkie części, ale nie przeszłem żadnych, bo chciałem zachować te przejścia, znaczy nie przejścia, tylko żeby nie skończyć gry, żeby zobaczyć co będzie dalej. W tej serii, której ja przeszłem tylko trzy poziomy i zagramy sobie całą grę. Dobrze, startujemy. Tutaj widzisz, że możemy mod gry, znaczy nie mod gry, tylko typ gry, bo są trzy. Difficulty, poziom i start battle. Tak, tutaj jak ktoś przeczyta, ktoś może w komentarzach napisać, czy seria się podoba i dać lajka, jak ktoś chce, jak komuś się spodoba. To wtedy motywuje mnie to do pracy i odcinki będą częściej i w ogóle. Dobrze, dalej. I tutaj jest misja jaka, żeby bronić zawsze tego punktu tutaj o za końcu tej dróżki i tutaj jak robić towery, czyli takie buildingsy, czyli budowle różne. Tutaj są różne. Tu mamy archerów, czyli uczników, mamy baraki, mamy magików i mamy kamieniarzy. Zrobimy się baraki tutaj, uczników, a tutaj magików. Startujemy z poziomem. I tak, tutaj będą w tle easter eggi różne. Tutaj mamy taki sport i atakują nas gnole, bo jest różnica między gnolami a domami. Grafika jest bardzo ładna, dopracowana, wszystko widać na takiej odległości i ogólnie to gra jest bardzo fajna. Atakują nas chyba z tej strony też będą szli, to są dwie drogi i jedna do broni ścieżka. No i tak jak tutaj przejdziemy, to wtedy wam pokażę co i jak jeszcze. Stawiać takich jednostki, takie wojownicy, którzy będą także broni, mają bardzo mało HP, czyli życie i bardzo mały atak. Tutaj będzie można było ulepszać, będzie można, jak przejdziemy pierwszy, bo w drugim będziemy mogli ulepszyć drugiego poziomu, a później tak dalej i później będą różne typy, na przykład taki z łucznika będzie można zrobić super łucznika i tam takie takich mocnych budowli, co mają umiejętności i takie inne rzeczy. Nie mogłem wytłumaczyć, bo nie wiedziałem jak. Thunderbolt, czyli pioruny. Pioruny mogą walić w nich, na przykład taką, i zabijają ich. No, a więc skupmy się teraz na grze trochę. I tak. Ogólnie gra jest na telefon, to jest płatna, a także na komputer jest płatna. Ja kupiłem tą grę za nie pamiętam ile, ale chyba coś tam powyżej 10 zł albo poniżej 10, nie pamiętam czy poniżej czy powyżej. A i są trzy części z tej gry i
Łapkujcie, jeżeli wam się spodoba, to motywuje mnie bardzo i gdy przejdziemy tą serię, to powiedzcie, czy chcecie z pierwszej części, bo to jest trzecia, i czy chcecie później z drugiej, i powiedzcie, którą pierwszą, czyli czy pierwszą, czy drugą. Bo ogólnie to jest najfajniejsza i najlepsza fabuła. I do poczuwania tak tego bardzo. Chyba tak. To jest pierwsza fala, a i mamy bohatera sobie, czyli Rida. Będziemy mieli dużo, dużo bohaterów. Większość tam płatnych, ale ja nie będę aktywował, nie było odblokowywane. Najlepszy to jest Raz i Rex, których pokażę wam w dalszej statystyki gier. Tej grze. Tak, i chyba tu powstrzymamy ostatnią falę. I to jest Hero Spell, czyli umiejętność bohatera, różne są. I to na przykład łucznicy z zamku strzelają z łuków i strzałami tam określony teren, jaki wyznaczymy. Tak, i zaraz chyba już koniec tej fali. Tak. Kiedy możemy zrobić szybciej, to możemy też dać coś. Tu ogólnie jest gra na taktykę, więc ja na pierwszym odcinku nie za bardzo zeszłam na taktykę, tylko chciałam pokazać wam, jak to wygląda, różne te jednostki. I pokażę wam, jakie są statystyki jednostek. Łucznicy mają obrażenia od 2 do 5 i 2 do 5 ataku i szybki atak. Baraki, ten żołnierze z baraków mają od 1 do 4 ataku, 50 HP i słabo zbroje. Mystic to mają ten oni z dużym. Pokażę wam w następnym odcinku. Mogłem to wcześniej pokazać wam, ale nie zdążyłem. Pokażę wam to w następnym odcinku. A więc tak, to jest mapa. I całą będziemy musieli przejść. Znaczy, no, jeżeli wam już się nudzi, to mówcie i ten. Tutaj mamy różne upgrade'y, umiejętności. Możemy dawać sobie rzeczkom albo umiejętnościom ogólnym. Znaczy dodatkowym. Przepraszam. Tutaj jest od łuczników, tutaj jest od baraków i tutaj od magików. I my najbardziej będziemy iść na te trzy właśnie i na wojowników pomocnych. O, tutaj ci, co dwóch przyzywa się. I to jest cała mapa. W grafice będą różne easter eggi i takie tam będziemy zdobywać achievementy. Jak widzicie, dużo ich jest, nie? No i tyle. No i dobrze, moimi ja będę kończył i łapkujcie, jeżeli wam się odcinek podoba. Komentujcie i mówcie, co mogę zmienić, co mogę dodać, co mogę ogólnie zmienić takiego. No na przykład, że w tej muzyka idzie, to mogę zmienić, żeby nie było jej, albo takie tam. Dobrze, to kończymy i ja was żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!